Witam Was na moim kanale Wooden Solutions, a dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę to, co kupić na prezent komuś, kto interesuje się szeroko pojętym stolarstwem lub DIY. Zapraszam. Jeśli zastanawiacie się, co kupić, nie jesteście pewni, Wasza bliska osoba, znajomy zajmuje się czymś porównywalnym do tego, czym ja się zajmuję, to jest to materiał idealny. Nie szczędząc zbytnio gadki, zapraszam Was na moją pierwszą pozycję, jaką będzie szeroko pojęta wiedza. Wiedzy nigdy nie jest za mało. Jeśli tu jest i zakładam, że tematy rozwojowe nie są dla Ciebie takie obce, więc i zakładam, że tego samego chcesz dla osoby, dla której kupujesz prezenty. Czyli ergo, najbardziej klasyczna forma i najbardziej przyjazna na początek dla portfela i dla czasu, książki. Książki papierowe. W moim wypadku to, co Wam polecę, to... No, nie zgadniecie co, ale robicie w drewnie, chcecie być tym lepsi, czy nowsze, czy starsze, akurat mam takie, bo część wiedzy zdobyłem z internetu, ale równie dobre są klasyczne formy. Czemu akurat na początek starsze? Bo jest tutaj wiele druciarskich, nie druciarskich, ale metod, które są dość nieoczywiste i mogą otworzyć oczy. Kiedyś musiano sobie radzić bez tylu sprzętów. Czy było to dobre, czy nie? Ja uważam, że nie, ale wiedza starych metod, znajomość starych metod, po prostu tego warta. Jeśli nie robicie tego zawodowo, to nawet do obróbki ręcznej jest to ważne. A jeśli macie ciutkę większe ambicje, no to klasycznie, tak? Coś tego typu. Absolutny klasyk tego typu. Czy coś nowszego w tym stylu. Ja wiem, że może nie jest to do końca związane ze stolarstwem, no ale jednak ogólna wiedza o finansach, czy o tym, jak działa świat, o tym, co robić, albo dlaczego coś jest takie, jakie jest, a nie inaczej. Ale wiedza o tym, dlaczego coś jest takie, jakie jest, jest ważna i warto o tym wiedzieć. A właśnie książki rozwojowe o finansach to powiedzą. Kasa jest wszędzie, więc głupie według mnie jest, żeby o tym po prostu nie wiedzieć. Albo chociaż nie być świadomym tego i świadomie wybrać swoją drogę. Pierwszy punkt mamy zaliczony. To szeroko pojęta edukacja. Jeśli kupicie e-booka lub jakiś kurs, też się absolutnie nic nie stanie. Ale ja mogę Wam pokazać książki, to Wam to pokazałem. Wy możecie zrobić z tą wiedzą, co chcecie. Drugą pozycją w tej niszy, nie zgadniecie co? Ściski. Każdy narzeka na brak ścisków. Jeśli kupicie ściska komuś, kto zaczyna, albo komuś, kto jeszcze nie jest na etapie, na jakim chce być, to ja się jestem w stanie z Wami założyć, że na pewno nie ma ścisków. Nie ma co dużo do gadania. Ściski. Choć jeśli tą osobę znacie, zakładam, że coś tam może wam mówić, czego jej brakuje, ale jak chcecie się wykazać wiedzą, czy czymkolwiek innym, no to też można poszukać czegoś na własną rękę. Jakieś szeroko pojęte breloki, czy nawet biżuteria stolarska, tak, pokroju. Czegoś takiego. To naprawdę fajna rzecz, czy nawet takiego czegoś. Może nie jest to niezbędne, ale fajnie jest wiedzieć, mieć jakąś referencję konta. Dzięki temu wiemy, co jest dobre, a co nie. Dzięki temu wiemy, na przykład nie wiem, co wywalić, albo możemy mniej więcej sprawdzić, czy to, co zrobiliśmy, ma jakieś normy, tak? Może nie jest to najtańsze, ale coś powiedzcie mi, używane to do sprawdzania raz na jakiś czas innych rzeczy. Co się może stać z frezowanym litym aluminium? Nic. To jest rzecz, która wytrzyma długo. Jedyne, kiedy boli, to przy zakupie, a potem jest, ładnie wygląda, cieszy oko i po prostu działa, tak? Nie jest to niezbędne, ale jeśli ktoś jest gadżeciarzem, lubi to, no to na pewno doceni. Czy nawet to. To nie jest drogie, a taka malutka rzecz w takim fancy opakowaniu
nie powiecie mi, że ona nie cieszy oka. No ona no cieszy oko w połączeniu na przykład o daje frajdę. Najlepsze firmy się sprawdzają. Nie powiecie, że to wygląda źle. Jeśli dana osoba lubi obróbkę ręczną, to ciekawym wyjściem są również narzędzia ręczne. Okej, nie jest to może najtańsza opcja, ale znowu jest to prezent, który będzie na zawsze przypominał danej osobie o tym. Jeśli jest tematy obróbki ręcznej są dla tej osoby bliskie, no to why not? Why not? Jakieś akcesoria pokroju bity, czy jakiś dobry ołówek. Wiadomo, no ołówków się szuka, będzie jeden dobry, to może będzie się go szukało mniej. A bity, rzecz eksploatacyjna, więc wiadomo, że się zużywa, a zawsze fajnie jest mieć jakieś tam w zapasie. Jeśli tej osobie wam zależy, no to wiadomo też, że BHP. Czy to, czy mazga, czy nauszniki. Jeśli widzicie, że nie jest to używane, no to wiecie, co zrobić. Jeśli ta osoba nagrywa lub cokolwiek innego robi, to możecie również zakupić coś fajnego, pokroju mikrofon bezprzewodowy i również, co jest warte uwagi, wilgotnościomierz. Może na samym początku nie jest to niezbędne, ale później, no później to już bywa różnie. Zrobić jakiś mebel dla klienta, dla inwestora, zaczną się jakieś delikatne problemy. Wy wiecie, że materiał, który mieliście, był dobry, ale tego nigdzie nie wpisaliście i potem mogą być różne jakieś problemy. Posiadając takie coś, to nie jest drogie, jest warte. Świadomość tego, co się kupuje, albo ja w jakim stanie, w jakiej wilgotności jest materiał z składu drewna, z tartaku, czy co w jakim stanie oddajemy materiał, wykonany produkt klientowi. No jest to ważne. Jest to ważne. Może nie jest to na początku jakaś rzecz, nie wiadomo jak ważna, ale no później by uniknąć pewnych tam nieporozumień. To wam się zwróci przy pierwszym sprzedanym tak naprawdę egzemplarzu czegokolwiek. No i co? Mam nadzieję, że te moje pozycje, które wam podałem, się wam podobały. Napiszcie w komentarzu to, czego może nie wymieniłem, albo to, co wy uważacie za słuszne, za stosowne. Oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę dla algorytmu, subskrypcji, komentarza. Pomaga to w rozwoju kanału, ja widzę, że wam to się podoba. No a my widzimy się już niedługo. No i co? No i chyba byłoby na tyle i my i co? No i cześć.